Ten odcinek Encyklopola poświęcony jest roli mikroelementów w uprawie buraka cukrowego. Dowiecie się z niego, że buraki potrzebują nie tylko boru. Miłego oglądania. Burak cukrowy jest rośliną o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych zarówno względem makroelementów, jak również mikroelementów. W przypadku makroelementów nie mamy tutaj jakby wielkiego problemu, bo całość tych składników praktycznie pobierana jest z gleby. Natomiast jeśli chodzi o mikroelementy, tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ mamy kilka czynników, które pobranie tych mikroskładników z gleby mocno nam ograniczają. I tutaj pierwszym podstawowym czynnikiem ograniczającym jest obecność tego mikroskładnika w glebie, a jak wiemy, ponad 80% polskich gleb jest praktycznie o bardzo małej zawartości na przykład boru. Więc tutaj już ten pierwszy czynnik nie jest spełniony. Jeżeli założymy, że ten czynnik byłby spełniony, mamy kolejny ograniczający czynnik, którym jest możliwość wykorzystania i pobrania tego składnika z gleby, a to za sprawą pH, czyli odczynu gleby. Tutaj większość mikroelementów zdecydowanie preferuje dla odpowiedniego pobrania pH niższe, w przedziale powiedzmy od 5 do maksymalnie 7. Wyjątkiem tutaj jest molibden, który woli zasadowy odczyn, oraz mangan. Tylko mangan stanowi wyjątek w takim zakresie, że jest pobierany efektywnie praktycznie tylko do pH 6. Powyżej 6 już ma duże trudności z pobieraniem. Dlatego najbardziej optymalną i najbardziej efektywną formą dostarczania mikroelementów jest zabieg nalistny. Dzięki temu jesteśmy w stanie praktycznie pokryć większość, jeżeli nie całość, zapotrzebowania roślin na mikroelementy z pominięciem aspektu odczynu gleby. Oprócz tego mamy jeszcze takie czynniki jak wilgotność. Bez wody nie ma możliwości pobrania żadnych składników pokarmowych z gleby oraz jej struktura i zawartość materii organicznej, bo to też ma duży wpływ na efektywność pobrania mikroskładników. Przechodząc do buraków cukrowych, tutaj pierwszym mikroelementem, o którym wszyscy myślą, jest oczywiście z wiadomych przyczyn bor, ale nie należy także zapominać o pozostałych mikroskładnikach, a dla buraka cukrowego oprócz boru bardzo ważne są mangan, miedź oraz cynk. Burak ma duże potrzeby względem boru i na każde 10 ton plonu głównego z odpowiednią masą liści pobiera około 120 do 120 gramów boru. Oznacza to, że przy plonie załóżmy 70 ton z hektara, tutaj to pobranie całkowite dochodzi nam nawet do 1 kg czy ponad 1 kg składnika na hektar. Bor ma kilka kluczowych funkcji, jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju roślin. Jego główną funkcją jest funkcja budulcowa, czyli bor jest składnikiem, odpowiada za budowę ścian komórkowych. Drugą bardzo ważną funkcją boru jest gromadzenie i transport cukrów, czyli bor tutaj nam odpowiada za podwyższenie, odpowiednią polaryzację w buraku cukrowym. I ostatnią, ale również bardzo ważną funkcją boru jest gospodarka wodna, czyli bor odpowiada nam tutaj za transpirację. Bor jest składnikiem bardzo charakterystycznym, jest on bardzo mało mobilny, a praktycznie niemobilny w roślinie, co oznacza, że nie mamy możliwości po pobraniu tego składnika remobilizować go do młodszych części roślin, dlatego pierwsze objawy niedoboru boru zawsze jesteśmy w stanie zaobserwować przede wszystkim na młodszych liściach. I takie typowe objawy niedoboru tego składnika to zniekształcenia tych liści, wydłużenie, dziwny kształt, później odbarwienie. W konsekwencji w przypadku poważnych niedoborów może to prowadzić do tak zwanej zgorzeli liści sercowych buraka, co w dalszym etapie wzrostu w lipcu, w sierpniu prowadzi do suchej zgnilizny korzenia. W niektórych przypadkach, podobnie jak w rzepaku, możemy zauważyć puste miejsca, puste przestrzenie w korzeniu. Z racji tego, że bor jest niemobilny w roślinie, należy te dawki boru dzielić, bo tak jak wspomniałem, nie ma procesu remobilizacji.
Minimalnie powinniśmy zastosować dwie dawki boru, najlepiej trzy, począwszy praktycznie od tej fazy, którą mamy w tej chwili na polu, czyli trzy pary liści właściwych. To jest dobry moment, żeby rozpocząć pierwszą aplikację nawożenia borem. Należy jednak przy tej pierwszej dawce pamiętać, żeby ona była obniżona względem tej dawki drugiej, ze względu na dosyć małą powierzchnię liści. A druga dawka już wtedy może być wyższa. Czyli załóżmy, w pierwszej dawce podajemy 250-300 gramów boru w czystym składniku, a w drugiej 400, czy w przypadku, jeżeli nie będziemy wjeżdżać trzeci raz przed zakryciem międzyrzędzi, to nawet 500 gramów składnika na hektar. Spośród dostępnych na rynku nawozów borowych mamy do wyboru nawozy pyliste, tutaj przede wszystkim borax, czyli oktaboran sodu. To jest forma dość korzystna dla buraka cukrowego, ponieważ zawiera dodatkowo sód, który buraki lubią. Mamy formy nawozów krystaliczne, tutaj głównym źródłem boru jest kwas borowy, oraz nawozy płynne, obecnie również bardzo popularne, o zawartości 130 lub 150 gramów boru w litrze, czyli boroetanoloamina. Drugim w kolejności składnikiem, który jest bardzo ważny dla buraka cukrowego, jest mangan. On również pobierany jest w dość dużych ilościach przez burak cukrowy. Te ilości dochodzą do kilograma na hektar. I mangan pełni w roślinie kilka również bardzo ważnych funkcji. Przede wszystkim bierze udział w fotosyntezie, czyli stabilizuje chlorofil, który jest niezbędny w procesie fotosyntezy. Oprócz tego bierze udział w gospodarce azotowej rośliny. Mangan odpowiada także za regulację gospodarki hormonalnej rośliny oraz przy dobrym odżywieniu roślin manganem poprawia nam się pobieranie fosforu z gleby. Typowymi objawami niedoboru manganu w buraku cukrowym jest zahamowanie wzrostu i żółknięcie liści, przez co zmniejsza się aparat fotosyntetyczny i wzrost roślin jest zahamowany. Mangan aplikujemy łącznie z borem w ilości 200-300 gramów na hektar jednorazowo. Miedź jest mikroskładnikiem również ważnym w uprawie buraka cukrowego, choć pobieranym w zdecydowanie mniejszych ilościach. Głównymi funkcjami miedzi w roślinie jest synteza chlorofilu oraz synteza białek, czyli również udział w procesie fotosyntezy oraz budowanie jakości plonu i wielkości plonu, przetwarzanie aminokwasów w białka. Miedź aplikujemy w ilości 50-100 gramów na hektar, koniecznie w pierwszym zabiegu. Wskazane jest to zrobić również w drugim zabiegu, ponieważ miedź, podobnie jak bor, nie jest mobilna w roślinie i pierwsze objawy również obserwujemy na młodych liściach. Ostatnim ze znaczących mikroelementów w uprawie buraka cukrowego jest cynk, pobierany w ilości około 40 do 80 gramów na każde 10 ton plonu. Główną funkcją cynku jest synteza hormonów, głównie auksyn, oraz przetwarzanie aminokwasów w białka. Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, mikroelementy w uprawach rolniczych, również w buraku cukrowym, stosujemy prewencyjnie. Jest ku temu kilka powodów. Głównym z nich jest to, że kiedy widzimy już objawy niedoborów na liściu, znaczy to, że ten liść jest w jakiejś części uszkodzony i pobieranie składnika przez taki liść już jest upośledzone. Mamy straty w plonie. Po drugie, czasami ciężko jest rozpoznać niedobory poszczególnych składników na roślinach z racji tego, że musielibyśmy je zaobserwować wtedy, kiedy one występują tylko w przypadku jednego składnika i na samym początku. Później te niedobory się nawarstwiają i już ciężko stwierdzić, którego mikroelementu tak naprawdę brakuje. Mikroelementy pobierane są w wielokrotnie niższych ilościach, aniżeli makroelementy takie jak azot, fosfor czy potas. Natomiast również pełnią kluczową funkcję w procesach życiowych rośliny i bez odpowiedniego zaopatrzenia w mikroskładniki nie uzyskamy odpowiedniego plonu. O tym, że warto zadbać o mikroelementy w buraku cukrowym, niech świadczy fakt, że poważny niedobór boru w tej uprawie może skutkować obniżką plonu nawet o 50%. Koszty zabiegu mikroelementowego są stosunkowo nieduże, a potrafią uchronić nas przed znaczącą utratą plonu.
Jeżeli macie pytania do naszego eksperta, piszcie je w komentarzach pod tym filmem. Do zobaczenia!